nie tylko właśnie reżyserzy, czy nie tylko aktorzy, ale szereg bardzo różnorodnych zawodów, fascynujących i wymagających bardzo różnorodnych kompetencji, umożliwia wejście w strukturę teatralną. Cześć, słuchacie podcastu o teatrze. Z tej strony Katarzyna Niedurny i Katarzyna Waligura. Witamy w kolejnym odcinku Letniej Szkoły Podcastu o Teatrze i dzisiaj chciałyśmy na początku Was zapytać, czy znacie taki teleturniej jak Familiada? Zapewne tak i oprócz tego, że wszyscy kojarzymy jakieś takie straszne, suche żarty, to taką podstawową zasadą tego teleturnieju, oprócz złych żartów, jest to, że zbierane są odpowiedzi zwykłych ludzi na dane pytanie i osoby zgromadzone w studiu mają chyba odgadnąć, jakie te najbardziej typowe odpowiedzi były. I teraz dlaczego zaczynamy od takiego wstępu? Bo wydaje mi się, że gdyby zapytano przechodniów o to, jakie zawody im się kojarzą z teatrem, to padłyby pewnie takie odpowiedzi jak aktor, aktorka, reżyser, reżyserka, scenograf, scenografka, no dramatopisarz, może jakaś krawcowa, ktoś by wymyślił. A tymczasem tych zawodów w teatrze jest bardzo, bardzo dużo. I dzisiaj w naszej szkole letniej podcastu o teatrze bardzo szybko przeprowadzimy Was przez te różne zawody teatralne i przez te różne osoby, które muszą przyjść do pracy, żebyśmy my, jako widzowie i widzki, mogli zobaczyć przedstawienie teatralne. I to jest zwykle grupa, która jest znacznie większa niż właśnie nam by się wydawało. Zanim jednak zajrzymy za teatralne kulisy, chciałyśmy Wam jak zawsze przypomnieć o naszym Patronite i możliwości finansowego wspierania podcastu o teatrze. Bardzo dziękujemy wszystkim naszym patronom i patronkom, którzy już się na to zdecydowali, a Was zapraszamy do zajrzenia na nasze konto podlinkowane pod tym odcinkiem, po to, żebyście się mogli przekonać, jakie prezenty dla Was przygotowałyśmy. Taką osobą, która zarządza instytucją teatralną, jest oczywiście dyrektor. W teatrze bardzo często kompetencje dyrektora są rozdzielone na dwie osoby. Na dyrektora administracyjnego, który zajmuje się sprawami finansowymi, zajmuje się zarządzaniem instytucją. I na dyrektora artystycznego, który zajmuje się przede wszystkim artystycznym kształtem instytucji, kształtowaniem repertuaru, zapraszaniem twórców. Bardzo często te osoby startują w konkursach w duetach i razem jakby deklarują, że razem będą prowadziły instytucje. W polskich instytucjach kultury zazwyczaj dyrektora powołuje się na okres, tak ustawa nakazuje powoływanie dyrektora na okres od 3 do 5 lat, a potem kadencja może być przedłużana na kolejne lata już bez konkursu. No i to jest jakby oczywiście źródło wielu, pewnie kiedyś zrobimy osobny odcinek podcastu o teatrze, o konkursach na dyrektorów teatrów. Tutaj jest oczywiście wiele wątpliwości związanych z tym, jak długo dana osoba powinna zarządzać instytucją, jak długi powinien być ten okres czasu, który pozwala się dyrektorowi danej instytucji wykazać, bo być może ten okres 3- czy 5-letni to często jest za mało czasu, żeby móc ocenić działalność danej osoby, zwłaszcza jeżeli obejmuje na przykład ona teatr po kryzysie i musi go najpierw z tego kryzysu wyprowadzić, żeby móc jakoś przeprowadzać swoje pomysły. I dany dyrektor artystyczny, bo tutaj w tą gałąź na razie przejdziemy, zaprasza kolejnych realizatorów, twórców, którzy w danych sezonach robią spektakle. I jak to wygląda? Tutaj jakby powiedzmy, że jest to zespół realizatorów, czyli osób, które zatrudniane są zazwyczaj w teatrze na umowy cywilnoprawne w celu zrealizowania konkretnego przedstawienia, czyli nie są to stali pracownicy w teatru. No i ci wszyscy ludzie przyjeżdżają na okres 2, czasem 3 miesięcy do danej instytucji, do danego miasta. Zazwyczaj mieszkają w mieszkaniach udostępnionych przez teatr w budynku teatru albo wynajmowanych przez teatr. No i fokusują się na tym, żeby przygotować produkcję. I zazwyczaj to wygląda tak, że przez dyrektor artystyczny zaprasza reżysera. I to reżyser pełni taką funkcję budowniczego teamu i on już zaprasza kolejne osoby, które będą z nim współpracować nad wybranym przez niego tytułem. Czyli tutaj możemy już zobaczyć, że taka władza reżyserska może być bardzo, bardzo duża. I teraz kogo ten reżyser albo ta reżyserka zapraszają? Zazwyczaj w teatrze dramatycznym, teatrze instytucjonalnym będzie to albo dramatopisarz, jakby, czyli osoba, która napisała tekst i na jego bazie jest budowany spektakl i w tym momencie reżyser sięga po tekst dramatopisarza, dramatopisarki, a zaprasza do współpracy dramaturżkę albo dramaturga, czyli osoby, które pośredniczą jakby między tekstem a spektaklem, pracując na nim i pomagając wyciągać z niego sensy, czasem dopisują jakieś teksty, czasem dramatopisarz i dramaturg to jest jedna i ta sama osoba, czasem to jest osobny zestaw twórców i ważne jest też,
należy, żeby rozróżniać te dwa zawody. Oprócz tego jest to choreograf, choreografka, kompozytor, kompozytorka, reżyser, reżyserka świateł. Mamy też często osobno oprócz scenografa i jeszcze kostiumografa, który, jak sama nazwa wskazuje, fokusuje się na samych kostiumach. No i często też taką osobą zapraszaną jest też już na ten ostatni etap, jest fotograf teatralny. Zresztą cały odcinek poświęciłyśmy temu zawodowi. I albo jest to osoba współpracująca z daną instytucją, a czasem są to osoby właśnie zapraszane wprost przez reżyserów, dlatego zdecydowałam się ich ująć w tym zestawieniu. I Kasia Waligura miała bardzo duże szczęście brać udział w próbach do spektaklu To Wieńczycy Królowie Chmur w reżyserii Wiktora Rubina w Narodowym Starym Teatrze i obserwować taki proces powstawania spektaklu. I tutaj chciałam, Kasiu, wykorzystać twoją wiedzę i zapytać cię, kto ze stałych pracowników teatru był obecny jakby w czasie tworzenia spektaklu, z kim się miałaś możliwość zetknąć bezpośrednio w czasie prób. Tak, te próby to będziemy pewnie robić jeszcze taki osobny odcinek, w którym przeprowadzimy was przez dokładnie krok po kroku powstawanie spektaklu, bo generalnie spektakl powstaje w Polskim Teatrze w dwóch jakby miejscach, czy jakby ścieżki się rozdzielają w pewnym momencie, to znaczy jest zespół artystyczny, który pracuje na sali prób i do tego zespołu artystycznego, oprócz tych osób, które ty, Kasiu, teraz wymieniłaś, ze strony pracowników teatru, takich stałych pracowników teatru, wchodzi inspicjent. Kiedy ja oglądałam ten proces, to już było sporo lat temu, to jeszcze przy tym procesie była obecna suflerka. Obecnie w Polskim Teatrze rezygnuje się z suflerów. To jest spowodowane głównie cięciem kosztów, ale też tym, że ponieważ postępuje technologizacja i większość aktorów może korzystać ze zestawów słuchawkowych i inspicjent może podawać im tekst, siedząc przy pulpicie inspicjenta. Więc nie ma takiej potrzeby, żeby sufler osobno siedział w jakimś miejscu i podawał tekst tak, żeby był słyszalny dla aktorów, tylko może to robić inspicjent, więc teraz często te funkcję suflera przejmuje inspicjent. Kiedy był ten podział, to te dwie osoby były obecne przy próbach. Sufler był dla aktorów, podpowiadał tekst także w czasie prób, a inspicjent jest tą osobą, to miałyśmy osobny odcinek o inspicjentach, która łączy różne działy teatru, która jest takim jakby osobą zarządzającą produkcją i też ułatwiającą produkcję. I tutaj ja też odsyłam właśnie do tego naszego odcinka już gotowego o inspicjentach teatralnych. To są te osoby, z którymi ja się spotkałam w czasie prób, natomiast potem jeszcze rozmawiałam z wieloma osobami, które pracują w teatrze i w ogóle chodziłam po teatrze, żeby móc napisać swoją pracę magisterską, która potem stała się moją książką o rekwizytach w teatrze. I tutaj jakby rzeczywiście tych działów i pracowni, które tworzą spektakl, jest bardzo dużo. I takich w Starym Teatrze pracowni teatralnych jest 5. To jest pracownia stolarska, ślusarska, krawiecka, tapicerska i ta pracownia, która zwykle jest najciekawsza dla osób spoza teatru, czyli pracownia malarska, bądź tak zwana butafornia, bądź pracownia plastyczna, to są 3 nazwy, które są stosowane wymiennie na to miejsce. I to jest taka pracownia, która zajmuje się wytwarzaniem specjalnych przedmiotów na potrzeby teatru. Jeżeli mamy jakieś bardzo specyficzne oczekiwanie przedmiotu, którego nie spotkamy w codziennym życiu, ale jest nam potrzebny na scenie, no to właśnie pracownia plastyczna go wykona. Kiedy, używając tego przykładu Stowieńczków Król Chmur, na przykład pracownia plastyczna wykonała makietę teatru, sceny jakby Starego Teatru przy ulicy Jagiellońskiej i przy Placu Szczepańskim, tak zrobioną, żeby aktorka Ewa Kaim mogła założyć ją na siebie i podejść z tą repliką do widzów. Ona miała na takich pasach zaukładanych na ramiona i mogła podchodzić do widzów, a kiedy podchodziła do widzów, to ci widzowie, do których podeszła, mogli zobaczyć przez okna zdjęcia. Te zdjęcia to były zdjęcia z archiwalnych spektakli Starego Teatru i usłyszeć głos, tylko ci widzowie, do których podchodziła, słyszeli głos właśnie z tych archiwalnych spektakli Starego Teatru. I to był taki przedmiot, który właśnie wykonywała butafornia. Oprócz tego w teatrze pracują też inne osoby i to są na przykład panie garderobiane, które opiekują się kostiumami, piorą, pomagają też aktorom się przebierać. To są też osoby, które zajmują się fryzurami i charakteryzacją, ale to, i to też jakby zmienne w przypadku różnych teatrów, ale to na przykład też mogą być osoby, które zajmują się przygotowaniem wokalnym, czyli w teatrze może być kierownik muzyczny, z którego usług może skorzystać reżyser bądź reżyserka. Coraz częściej też mówi się o tym, żeby na etatach zatrudniać choreografów, żeby choreograf był dostępny pod ręką w teatrze i żeby reżyser, reżyserka mogli skorzystać z jego pomocy, a nie musieli zatrudniać kogoś z zewnątrz. No i w takim stałym zespole teatru jeszcze są bardzo ważne osoby zajmujące się montażem i zarządzaniem scenografią w czasie spektaklu, czyli maszyniści sceny. Oni pracują pod kierunkiem brygadzisty, a w czasie spektaklu pod
wizerunkiem inspicjenta, bo to inspicjent odpowiada za to, żeby dokonywać zmiany scenografii w odpowiednich momentach. Jest oczywiście kierownik techniczny. Też bardzo ważnymi osobami są oczywiście akustycy i oświetleniowcy, czyli te osoby, które odpowiadają za światło i dźwięk w spektaklu, a także za puszczanie projekcji wideo. I wydaje się, że tych zawodów jest dużo. Zarzuciłyśmy Was różnymi nazwami, ale to nie koniec, ponieważ rozmawiałyśmy tutaj, przynajmniej Kasia opowiadała o tym pionie artystycznym, pionie technicznym czy produkcyjnym, ale oprócz tego mamy do czynienia jeszcze oczywiście z administracją. I w każdym teatrze są te działy księgowości, które budzą najwięcej nadziei, ale też są trochę stresujące, musimy wszyscy przyznać. No i oczywiście masa osób pracuje na to, żeby ten spektakl powstał, siedząc ze swoimi biurkami w bardzo standardowych porach od 7 do 15, od 8 do 16. No i oprócz wspomnianej już księgowości, mamy na przykład do czynienia z promocją. I promocje, jak się śmiały moje koleżanki pełniące ten zawód, to jest ten dział, któremu nigdy nikt nie dziękuje za to, że spektakl idzie dobrze i że zawsze, kiedy jest arcydzieło, jest to zasługa reżysera, ale zawsze, kiedy jest klapa, to jest to wina promocji. Więc jest to czasem trochę niewdzięczne miejsce i niewdzięczny zawód, no ale to są wszystkie te osoby, dzięki którym możemy w ogóle dowiedzieć o kolejnych spektaklach, które zapraszają nas bardzo wytrwale do teatrów. Oprócz tego są jeszcze oczywiście działy edukacyjne, które pojawiają się w coraz większej ilości teatrów. Myślę, że są już w zdecydowanej większości, co jest super. I od kilku lat obserwujemy taki trend, w których edukacja teatralna zdobywa coraz ważniejsze, coraz silniejsze miejsce w ogóle w pracy teatrów. I są to osoby, dzięki którym nie tylko lepiej możemy zrozumieć dane spektakle, ale także które używają narzędzi teatralnych do szkolenia różnych umiejętności społecznych, do tego byśmy w tym teatrze mogli przyjemnie, dobrze i mądrze spędzić czas, także poza spektaklami. No i jeszcze na końcu należy powiedzieć o tych wszystkich osobach, z którymi jako widzowie i widzki spotykamy się wchodząc do teatru, czyli wszystkie osoby pracujące na szatni, bileterzy, bileterki, osoby, które pomagają nam odnaleźć miejsce w skomplikowanych rzędach siedzeń. Są to też takie twarze i można powiedzieć takie osoby, z którymi pierwszymi stykamy się po wejściu do instytucji i które też są bardzo ważne w takiej funkcji budowania atmosfery i relacji między publicznością a sceną. I czy jeszcze, Kasiu, chciałabyś coś dodać do tej listy? Tak, myślę, że takim bardzo ważnym i coraz bardziej rozwijającym się na szczęście w wielu polskich teatrach działem jest dział dostępności. Tutaj miałyśmy też odcinek ABC dostępności, w którym przybliżały rolę tych osób pracujących w teatrach i sprawujących bardzo ważną funkcję i sprawiających, że teatr jest bardziej możliwy do oglądania przez większą grupę osób, także osób z indywidualnymi potrzebami. I myślę, że takim ważnym działem jest też dział literacki, czyli te wszystkie osoby, które wspomagają dyrektora artystycznego w kształtowaniu repertuaru i takiej linii ideologicznej danej instytucji teatralnej. To są osoby, które nie tylko pomagają w wymyślaniu, zapraszaniu artystów, czy jakby w pisaniu programów, opisów, koordynowaniu tych wszystkich druków, które wokół spektakli powstają, ale też to są osoby, które na przykład organizują debaty i dyskusje, które wymyślają różne towarzyszące wydarzenia, nie tylko te, które wchodzą w wydział edukacji. I myślę, że takim ważnym działem jest też archiwum. Archiwum, które sprawia, że zachowywane zostaje dziedzictwo danej instytucji. Ważne są też te osoby, które zajmują się zachowywaniem przedmiotów po spektaklach, czyli właśnie magazyny, tak? Wszystkie teatry mają magazyny, czy może nie wszystkie, ale wiele teatrów ma magazyny kostiumów, niektóre mają też jakieś magazyny muzealne, magazyny rekwizytów i to są też osoby, które są tutaj bardzo potrzebne. Rekwizytami zresztą przy scenie zarządza rekwizytor, to jest bardzo ważna osoba, o której zapomniałam wspomnieć, wymieniając właśnie te wszystkie osoby, które pracują przy przedstawieniu. To właśnie pokazuje, jak wiele tych zawodów teatralnych jest, a dodatkowo jeszcze moglibyśmy myśleć o tych zawodach, które są wokół teatru, czyli na przykład o osobach piszących o teatrze, krytykach i krytyczkach, dziennikarzach i dziennikarkach, o teatrologach i teatrolożkach, którzy też w dłuższej perspektywie obserwują działalność danych instytucji, danych twórców i twórczyń, trendy i przemiany estetyczne i ideologiczne w przedstawieniach teatralnych, a także oczywiście kuratorzy i kuratorki,
aktorki, którzy i które programują festiwale teatralne, programują wydarzenia, wymyślają i koordynują różne właśnie dodatkowe działania w instytucjach teatralnych. Pewnie też nie wymieniłyśmy absolutnie wszystkich osób i przepraszamy, jeżeli pracujecie na którymś z tych stanowisk, które tym razem pominęłyśmy, ale w naszych kolejnych odcinkach podcastu o teatrze będziemy się starały stopniowo przybliżać różne zawody teatralne i zapraszać do naszych odcinków ich przedstawicieli. Do tej pory zaprosiłyśmy już inspicjentów, zaprosiłyśmy krawcowe teatralne, ale na pewno będziemy mogły wiele, wiele, wiele więcej osób usłyszeć i usłyszeć o ich doświadczeniach. Także jeżeli jesteście przedstawicielami jakichś zawodów, których nie wymieniłyśmy, albo też przychodzi wam coś do głowy, koniecznie napiszcie nam w komentarzu, o czym zapomniałyśmy, a my też się czegoś dowiemy i, jak Kasia mówi, będziemy mogły tą wiedzę rozwijać w kolejnych odcinkach. Kończąc już zdecydowanie tą naszą dzisiejszą wyliczankę zawodów, chciałyśmy zachęcić was, jeżeli jesteście zainteresowani w ogóle pracą w teatrze i to miejsce w jakiś sposób was przyciąga do siebie, żebyście zastanowili się, na jaki funkcji najlepiej będziecie się czuli, jakby która z tych ścieżek kariery jest dla was najciekawsza. I mamy nadzieję, że pokazałyśmy wam, że nie tylko właśnie reżyserzy, czy nie tylko aktorzy, ale szereg bardzo różnorodnych zawodów, fascynujących i wymagających bardzo różnorodnych kompetencji, umożliwia wejście w strukturę teatralną. To już wszystko, co przygotowałyśmy dla was w dzisiejszym odcinku. Pamiętajcie o tym, że przez cały czas czekamy na wasze pytania na temat teatru, na które chciałybyśmy odpowiedzieć w ostatnim odcinku Szkoły Letniej Podcastu o Teatrze. Dziękujemy Izabeli Zapackiej i Witoldowi Morozkowi za pożyczenie nam mikrofonów, na których możemy dla was nagrywać. Dziękujemy też wam za to, że nas słuchaliście. W naszym intro mogliście usłyszeć fragmenty utworu Alexi Action pochodzący z domeny Pixabay. Ten odcinek został napisany i wyprodukowany przez Katarzynę Niedurny i Katarzynę Waligurę. W montażu pomogła nam Justyna Patoła. Cykl Letnia Szkoła Podcastu o Teatrze ma swoje uzupełnienie w naszych mediach społecznościowych. Jesteśmy dla was na Facebooku i Instagramie. Kurtyna!